O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 20 kwietnia. No i prawie byłaby wtopa. Siewnik u nieprofesjonalnego. A tutaj, wiadomo, współpracujemy, dogadujemy się. Michał będzie siał nim słonecznik i kukurydzę. O mały włos byłaby tragedia. Siewnik z Francji. Jak się okazało, we Francji są inne rozstawy. Siewnik rozstawiony na 80 cm, także Michał o mały włos jechałby na pole i posiał kukurydzę no, w zbyt szerokim rozstawie. No i jestem dzisiaj jako mobilny serwis i razem będziemy zwężali go. O, jest 80 cm. Razem będziemy zwężali go na 75 cm. Gdzieś to można zauważyć po śladach na ramie, że kiedyś był na 75. Tutaj trzeba będzie lekko poprzesuwać wszystkie sekcje, poprzestawiać, pomierzyć. No i może coś tam jeszcze dzisiaj z Michała gospodarstwa nagramy. Tutaj zeszłoroczny nowy nabytek, John Deere, opryskiwacz umyty pod dachem, nie ma lipy. Dobra, biorę się do działania. Michał zaraz przyjdzie. Klucz zabrałem udarowy, elektryczny, żeby robotę podgonić. No i działamy. To jest dopiero sprzęcior, a nie te nowe. Prostota wygląda jak czołg pancerny. No i no dziwny ciągnik, tak dziwny, ale robotę robi. Jeszcze u Michała nadal wykorzystywany, chyba z tego co wiem. Może kiedyś będzie okazja się tym karnąć. Dwa fotele ma, dwóch kierowców na zmianę. Może jechać, jeden przyśnie, to drugi łapie za sterno. Zobaczcie, dwa te. Może kiedyś będzie okazja zobaczyć w polu. Co tu mamy zrobione, panie? No tutaj mamy zrobione prawie wszystko. Mamy już rydlicę przestawioną na 75 cm. No bajka robota, bajka. Nie, no nie było tak źle. We dwóch to zawsze idzie szybciej. Pewnie, że tak. I co? I teraz musimy przestawić do nawozu, bo nam niestety, ale... No, się odsunęła. Ta rydlica trafia prosto w... Rydlica? Nie. No rydlica nawozowa. Trafia nam prosto w rządek, a tu nam się mocno odsunęły, więc tam musimy... No, tą damy tutaj, tą tutaj, bo są wyprofilowane ta prawa, ta lewa i picobello. No, dawaj, nalewaj i jedziemy siać. Co? A. Sprzęgła, nie ma chłopy sprzęgła, zajechała tu elektryczne i działa lekko. Ty uważaj, rajdowiec. Jest kasy miesiewnika. No i oczywiście, za dobrze by szło. Pyk, pyk, sprawnie nam poszło. No i niestety, belka od zaczepienia będzie wodziła tutaj od rylicy nawozowej. Wcześniej też mieliśmy z tym problem, jak Michał do mnie przyjechał posiewnik, ale wtedy na szybko poprzesuwaliśmy, ale teraz to musi tak zostać, no bo sekcje są ustawione. Nic tutaj nie przesuniemy tego ni w prawo, ni w lewo. No i jedyna opcja to dłuższa ta belka środkowa, także jak za dobrze idzie, to się coś spierdzieli. Ale damy na to radę. Dobra. Sobie radę. Chyba, że jakimś 60 będziesz siał, to 60 się zmieści. Euro 3 się nie zmieści. Haki. Ła, kicia. Też jesteś fajna, jak mój Piotr. Dawny. Nagrywasz teraz? Tak, nagrywam teraz. Wyjeżdżamy z Pestrolu. Zaprzyjaźniona firma. Może coś nam się zaradzi. Mamy dłuższą belkę, ale średnica. Czy nam nie podejdzie? Tak. No ale... Jak to mówi... Lepszy rzec, jak nic. To się mówi, jak się popieści, to się zmieści. No, najwyżej się trochę siewniczka utnie, dotnie do spawa i będzie dobrze. No, zobaczcie, coś tu się szykuje, coś tu się zbliża. Zmiana bociana, znowuż z szerokich na wąskie, czyli przygotowania do akcji sadzenia pyry. Niestety trochę powietrze zeszło, tyle się dojedzie jakoś te parę metrów pod sprężarkę. No ale miejmy nadzieję, że schodzić nie będzie. Opryskiwacz chwilowo odstawiony. I tak nie ma pogody na pryskanie. No ale cały czas coś tam się działa. Jak to w daily, pora na załadunek pszenicy. Dzisiaj wyjeżdża auto do Good Grindsu. Pewnie do wielu z Was Good Grinds przesyła SMS-y z cenami. No oczywiście na wizji to musiałem wysypać. Zostało mi tutaj 24 tony kontraktu, nawet nie mam ładować pełnego, bo teraz cena niższa,
do podpisania. No i była wiadomość z firmy, żeby nie ładować tak dużo, więc no, będziemy celowali w 24 tony. Gdzieś tam 16,5 łyżki powinno być. To jest łyżka numer 9. No i zostały jeszcze w sumie 4 auta podpisane i resztka będzie coś tam jeszcze może do podpisania. Słuchajcie, rzepak pojechał, można powiedzieć, że za szybko. 5 stów do tony więcej. No ale kto to przewidział, że rzepak przebije 1050 euro wedle Matif i notowanie rzepaku cały czas w górę. Także te rzepaczki, ochrona, tak? Ochrona, nawożenie. Ci, co dali mało, to kurczę, może być dobry rok. Może być, z jednej strony może być dobry, tak? Ale już mi też tam ktoś pisał, że dla konsumentów, dla nas samych, tak? Jako konsumentów znaczne podwyżki, tak? Wszystkiego w sklepie, oleju. Wszystkiego, co powstaje na oleju, tak? Także no z jednej strony radość, a z drugiej strony no niestety, ale no wszyscy to odczują, tak? Wiadomo, każdy patrzy na siebie, ale podwyżki dotkną wszystkich, tak? Także no wiadomo, każdy chciałby zarobić jak najwięcej na towarze. My rolnicy żyjemy ze sprzedaży płodów, a konsumenci wiadomo pracują w innych dziedzinach, no i wiadomo, może ich, że tak powiem, przychody się znacząco nie zwiększą, a wydatki, no to jak u wszystkich, tak? No chociaż u nas wydatki się zwiększyły, tak? Ceny nawozów, ceny środków ochrony. Na początku sezonu ceny środków ukazały się jedne, a w trakcie sezonu nastąpiły podwyżki. No i co tutaj zrobić? No, co trzeba kupić, to trzeba kupić, tak? Niestety. Dobra, to jedna część daily. No i gitarka, medlaczek chodzi, muzyczka, seciki już się w koło lecą, zaraz się będą nudziły. No. No zobaczcie, jesteśmy w rzepaku, już na szerokich kołach. Tak wygląda plantacja, można powiedzieć rewelacja. Tylko wody by się tutaj przydało. Ostatni zabieg odżywiania dolistnego, taki grubszy, bor, krzem, siarczan magnezu, jakieś resztki mikroskładników, trochę Dr. Greena. W tym akurat opryskiwaczu mam Greena. W kolejnym będę miał jakieś tam inne resztki, jakieś tam z siarklonów. Co tam się znajdzie? Czyszczenie magazynów. Ruszamy do przodu. No i tylko deszczu. Rzepak na chwilę przed kwitnieniem. Teraz jest krytyczny moment, tutaj takie 30 litrów, 20 litrów nawet, żeby spadło, to by było, można powiedzieć, bajecznie, żeby cokolwiek spadło, tak? Na razie wzrosty, tak? Musi sobie radzić. Jeszcze jedna nadzieja, że nie ma upałów. Póki nie ma upałów, to będzie to jakoś wyglądać. Jak przyjdą upały, zrobi się ciepło, no to niestety siądą rzepaczki, siądą place rzepaku, jak widać wysoki, już faza. Zielonego pąka jeszcze do kwitnienia, tutaj z 10 dni na pewno. No ale odżywić trzeba, tak? Bor, żeby dobrze kwit zawiązywał. Litr boru na hektar. Tak tylko informacyjnie, jako wstawka we vlogu.